Dobra pamięć. Rola pamiętnika. Mnie w 2020 roku wreszcie udaje się wdrożyć nawyk regularnego prowadzenia dziennika / pamiętnika. I pamiętam też z jednego artykułu pani, że poleca pani tę praktykę, że warto, jak się jest seniorem, prowadzić pamiętnik. Dlaczego? Tak, bardzo polecam pisanie pamiętnika z wielu tak naprawdę względów. Tutaj odnosimy się trochę do naszej psychologii i do dobrodziejstwa, o którym właśnie ona mówi, a które idzie przez pisanie i rolę pamiętnika. To jest przede wszystkim to, żebyśmy dzięki temu, że piszemy, to my się wypisujemy, wypisujemy nasze emocje, wypisujemy trudności dnia codziennego, wypisujemy radości dnia codziennego. My to wszystko zostawiamy, przelewamy, nie nosimy tego w sobie, tylko zostawiamy to niejako na papierze. I to jest takie bardzo terapeutyczne, bardzo właśnie tutaj uwalniające, czyli przelewanie naszych myśli, naszych odczuć, naszych emocji, nazywanie w ogóle tego właśnie, co przeżywamy, na papierze. To jest jedna rzecz, o której musimy wiedzieć i którą właśnie daje pisanie pamiętnika. Druga rzecz to jest, myślę, taka, że kiedy tak naprawdę przychodzą trudne chwile i kiedy jest nam jakoś ciężko i jest nam jakoś trudno, kiedy zerkniemy sobie, co my pisaliśmy chociażby rok temu, co się działo rok temu, może się nagle okazać, a my już o tym nie pamiętamy, może się nagle okazać, że przechodziliśmy przez dużo gorszą sytuację i nam się z tej sytuacji udało wyjść. No to jeżeli przechodziliśmy już przez gorszą sytuację, to właściwie teraz, no jakby to jest takie nasze, budujemy nasze przekonania, że raz mi się udało, raz powstałem, teraz powstanę po raz drugi i idę do przodu. Możemy też niejako uczyć się, no uczymy się na swoich błędach, na swoich przykładach, uczymy się na swoich przeżyciach, swoich doznaniach. Czyli czytając sobie właśnie, spoglądając na to, co już zostało zapisane przeze mnie, ja mogę do tego się odnieść, mogę do tego wrócić. No jestem już, ta sytuacja trudna, powiedzmy, zadziała się rok temu. Ja mogę teraz sobie do niej wrócić, jestem już o rok mądrzejszy i dzisiaj spotyka mnie podobna sytuacja. Mogę na nią zareagować inaczej niż zareagowałam rok wcześniej. Także no tutaj właśnie ta rola pamiętnika no jest olbrzymia. Myślę, że bardzo dużo pomaga, jeśli chodzi właśnie o ułożenie sobie tego świata emocjonalnego, czyli te wszystkie emocje, które są w nas, my możemy sobie je poukładać właśnie poprzez pisanie, zapisywanie pamiętnika, pisanie swoich odczuć, przemyśleń. Może to być taki nasz przyjaciel, który nas wysłucha do końca. Czasem drugi człowiek może nie mieć czasu, chęci wysłuchania nas do końca, a pamiętnik wysłucha i przyjmie wszystko. Nie będzie zadawał nawet za wielu pytań. I my właśnie często nie chcemy nawet ani słuchać dobrych rad, ani słuchać dobrych pytań, tylko my po prostu chcemy się wygadać, wypowiedzieć. I właśnie w tym pamiętniku możemy to zrobić. Po prostu wylać wszystko, co mamy w środku, wylać na zewnątrz. W pełni się zgadzam. Od razu w tej praktyce zauważyłem te dwie rzeczy, czyli po pierwsze porządkowanie sobie trochę przeżyć ostatnich tygodni, po drugie ten walor, że mogę się wyspowiadać trochę temu papierowi. On wiele znosi, nie zadaje pytań, tak jak pani powiedziała, i absolutnie tak jest. Dobra pamięć.